Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, za nami wizyta Olafa Scholza, kanclerza Niemiec w Pekinie. To pierwsza taka wizyta od czasu wybuchu pandemii COVID-19, jeśli chodzi o zachodnich przywódców w Chinach. Czy Scholz podlizuje się Chińczykom? To jest nasze pytanie w tej odsłonie. A razem z Państwem, razem ze mną jest pan dr Stanisław Niewiński z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, Stanisławie. Witaj, Alku. Dzień dobry Państwu. Widzimy się, słyszymy doskonale. No przed chwilą naszą firmę odwiedziła firma cateringowa, która serwuje między innymi chińszczyznę. No widać chińszczyznę na stołach, jest to towar eksportowy. Pewnie są również inne towary eksportowe, które, z czego jesteśmy świadkiem, zalewają Europę, zalewają również nasz kraj. No z drugiej strony Olaf Scholz udaje się do Niemiec z udziałem przedstawicieli niemieckich firm. Cóż to oznacza? Jakie będą owoce tej wizyty? Jak w ogóle ta wizyta jest postrzegana? No to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj te nasze rozważania trzeba zacząć od tego, że w Niemczech ta wizyta wywołuje spore kontrowersje i można na tym tle zauważyć takie dwa podstawowe obozy. Z jednej strony mamy przede wszystkim obóz skupiający niemieckie koła biznesowe, które tradycyjnie chciałyby utrzymywać dalej bliskie relacje z Chinami i czerpać z tego liczne korzyści. Z drugiej strony zaś mamy takie środowiska głównie powiązane z niemieckimi resortami siłowymi, Bundeswehrą, czyli niemiecką armią, tajnymi służbami, które w coraz większym stopniu no, obawiają się tego zbliżenia z Chińską Republiką Ludową. To wynika z bardzo wielu czynników, także pewnych zmian politycznych, które mają miejsce w Pekinie, do czego mam nadzieję jeszcze w czasie tej rozmowy wrócimy. No i tutaj kanclerz Olaf Scholz no, był w takim dosyć trudnym, można powiedzieć, położeniu. No niemniej jednak ta wizyta miała miejsce, a jakie tego będą konsekwencje? No myślę, że przyjdzie nam trochę poczekać, aby móc to w pełni ocenić. Sytuacja na pewno jest bardzo dynamiczna. Dla Chin Niemcy to jest bardzo ważny partner, ponieważ musimy tutaj pamiętać, że o ile ze Stanami Zjednoczonymi od kilku dobrych lat Chiny bardzo ostro rywalizują, mamy wojnę handlową, wojnę technologiczną, wojnę gospodarczą, to tutaj dla Chin Europa, Unia Europejska, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, w trochę mniejszym stopniu Francji, no miała być tą częścią Zachodu, z którą utrzymują bliskie kontakty i jakoś tak mogą, można powiedzieć, pozycjonować się w stosunku do tych Stanów Zjednoczonych. Dlatego Chinom bardzo zależy na utrzymywaniu tych jak najlepszych stosunków z Niemcami. Dla Niemiec no te stosunki też są ważne z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze to jest gospodarka. Niemcy w tej, powiedzmy, najnowszej odsłonie historycznej są bardzo aktywnie obecne w gospodarce chińskiej od lat 80., gdy rozpoczęła się, prawda, polityka reform gospodarczych w HRL. Przez lata Niemcy bardzo zyskiwały na tych bliskich kontaktach gospodarczych, no ale wiele tutaj zaczęło się zmieniać. Przede wszystkim Chiny się bardzo zmieniły z kraju, który był ubogi, produkował przede wszystkim tanie i niskiej jakości towary, przetransformowały się, można powiedzieć, w gospodarczą potęgę, która na tej, powiedzmy, niwie technologicznej ma coraz więcej do zaproponowania i dzisiaj chińskie firmy stanowią już wyzwanie pod wieloma względami dla niemieckich koncernów. Tutaj musimy też pamiętać o aktywnej ekspansji ekonomicznej Chin na świecie, w tym również w Niemczech. Kilka lat temu głośną sprawą była kupno przez chińskie przedsiębiorstwo niemieckiego koncernu KUKA, który jest takim jednym z najistotniejszych przedsiębiorstw w dziedzinie robotyki przemysłowej. No, cały czas, można powiedzieć, nie milkną echa tego, że Chińczycy chcą zdobyć bardzo ważne udziały w jednym z niemieckich portów. Także tutaj ta kooperacja ekonomiczna no, dla Niemiec no, powiedzmy, wywołuje wiele znaków zapytania. Tutaj oczywiście z punktu widzenia Berlina też są ważne kwestie o charakterze geopolitycznym. Niemcy prowadzą bardzo aktywną politykę międzynarodową, starają się jakoś, prawda, korzystnie dla siebie pozycjonować na arenie międzynarodowej, szczególnie w kontekście, prawda, relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I tutaj dobre relacje z głównym rywalem amerykańskim
są, powiedzmy, bardzo kuszącą perspektywą, choć zarówno dosyć niebezpieczną. O tej perspektywie oczywiście jeszcze porozmawiamy, ale może zwrócimy jeszcze uwagę na sferę symboliczną. Otóż jak wyglądała ta wizyta, jak został przyjęty Olaf Scholz? Może poprosimy teraz o krótki materiał filmowy. Użytkownicy Twittera zwrócili uwagę na mowę ciała przywódców, zwracali uwagę, że tutaj w roli chyba nie tylko gospodarza, ale w ogóle postaci wiodącej wystąpił Xi Jinping, natomiast Olaf Scholz nieco schowany, nieco zawstydzony, wyglądał jak taki ubogi krewny, który gdzieś tu pojawił się na salonach. Czy to jest słuszne spostrzeżenie i czy tutaj nie rodzi nam się pytanie, komu bardziej na tych kontaktach zależy, czy Berlinowi, czy może raczej Pekinowi? Ta symbolika w ogóle jest dosyć w tym kontekście rozbudowana, bo warto tutaj pamiętać jeszcze o tej kwestii, że Olaf Scholz jest pierwszym zachodnim przywódcą, który odwiedza przewodniczącego Xi Jinpinga po tym, gdy w Chinach miało miejsce bardzo symboliczny 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin, w ramach którego Xi Jinping, no można powiedzieć, dokończył proces umacniania swojej władzy na scenie politycznej HRL. Jest on najpotężniejszym, obdarzonym największą władzą przywódcą komunistycznych Chin od czasów jej założyciela Mao Zedonga. Także no, to też jest pewien bardzo istotny symbol. A próbując odpowiedzieć na pytanie, komu na tych relacjach bardziej zależy, no, to jest kwestia bardzo złożona. Niemcom niewątpliwie zależy bardzo, ponieważ, tak jak sobie powiedzieliśmy, tutaj szczególnie pod względem ekonomicznym te kontakty dla niemieckiego biznesu są niezwykle ważne. Xi Jinping przeprowadził rewolucję, praktycznie można powiedzieć, na każdej płaszczyźnie życia społeczno-gospodarczego w Chinach i tutaj pojawienie się Olafa Scholza w Pekinie no jest też pewną próbą, prawda, zadbania o te interesy ekonomiczne w kraju, który się gwałtownie zmienia, którym, można powiedzieć, budowany jest taki model bardziej twardego autorytaryzmu, co też również odbija się na gospodarce. No niemniej jednak, no mimo wszystko dla Chin te relacje też są ważne, bo tak jak powtarzam, w kontekście rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, posiadanie tutaj dobrych kontaktów z Unią Europejską, przede wszystkim z wiodącym państwem Unii Europejskiej, czyli Niemcami, jest dla Chin również bardzo ważne. A pamiętajmy o tym, że dzieje się tutaj wiele procesów, które długofalowo dla Chin mogą okazać się bardzo niekorzystne. Kraje Unii Europejskiej dążą stopniowo do tego, aby te stosunki z Chinami stały się chłodniejsze. Nie tak, powiedzmy, pozytywne dla Chin, jak to było w przeciągu ostatnich kilku dekad. W Niemczech też się toczy bardzo poważna debata. Także tutaj powiedziałbym, że dla obu stron ta wizyta jest bardzo ważna. Rzeczywiście te krytyczne opinie pod adresem Olafa Scholza w kontekście właśnie tej wizyty padają ze strony polityków, padają ze strony politologów, ekspertów. Głos na temat relacji Berlin-Pekin został wyrażony również na portalu wPolityce.pl. Aleksandra Rybińska, publicystka tygodnika Sieci i portalu wPolityce.pl, napisała: Niemcy mają z Chinami największy deficyt handlowy w 2021 roku. Wyniósł on prawie 36 miliardów euro. Pekin traktuje Europę niczym cytrynę, wyciska z niej ile się da, chroniąc jednocześnie swój własny rynek. A warto zwrócić uwagę na dane, na które powołuje się Ośrodek Studiów Wschodnich, który, jak podkreśla, w pierwszej połowie 2022 roku wartość wymiany handlowej między oboma państwami osiągnęła 148 miliardów euro, 9,9% globalnej wymiany handlowej RFN, i w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku oznacza to wzrost o 50%. No te liczby
robią wrażenie. Stanisławie, czy ty byś się podpisał pod tym określeniem, że Chiny rzeczywiście wyciskają tutaj Europę jak cytrynę, rzeczywiście eksploatują maksymalnie i ten nie ma tutaj po prostu proporcji, nie ma tutaj tego znaku równości między stosunkami gospodarczymi, jeśli chodzi o Niemcy, jeśli chodzi o Chiny? No, biorąc pod uwagę te zmiany, które zaszły w ostatnich kilku latach, przede wszystkim no, gwałtownie pogarszającą się koniunkturę relacji gospodarczych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, no to Chiny próbują tak naprawdę od lat jakoś te straty, które ponieśli w relacjach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, sobie powetować. Jest takich kilka obszarów, z których bardzo obficie korzystają, co można porównać, prawda, do wyciskania tej cytryny. Jednym z nich jest na przykład obszar ASEAN, czyli obszar Azji Południowo-Wschodniej. No i właśnie Unia Europejska, która jest potężnym, bogatym rynkiem, gdzie powiedzmy chińskie firmy wciąż mogą działać znacznie swobodniej. No ale to też jest pytanie, jak długo ta sytuacja potrwa. Bardzo wiele w tym kontekście zmieniła pandemia COVID-19, która, pamiętajmy, no, zadała bardzo poważne straty chińskiemu soft power, wizerunkowi Chin w świecie. No i stąd też właśnie ta taka dbałość tutaj, prawda, Chińczyków o bliskie stosunki z Niemcami, bo mają chińskie elity takie obawy, że gdyby, powiedzmy, Niemcy zaczęły jakoś gwałtownie zaostrzać te swoje stosunki z Chinami, no to za ich, powiedzmy, przykładem mogłyby pójść pozostałe kraje Unii Europejskiej. Pojawił się również taki prosimy? No to jest w ogóle bardzo tak naprawdę poważne pytanie, istotna kwestia, jak się, prawda, będą układały tutaj relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Chinami. Chiny wiele sobie po tych relacjach obiecują. Kiedyś zresztą chyba to już komentowaliśmy nawet, że kilka lat temu była kwestia tej umowy, prawda, inwestycyjnej, która no początkowo wydawała się, prawda, sukcesem Pekinu, ale ostatecznie nie została ona podpisana przez wszystkie państwa Unii Europejskiej i w konsekwencji nie weszła w życie. Skoro mówimy o tej krytyce, jaka padła pod adresem Olafa Scholza w kontekście tej wizyty, warto przywołać opinię polityka Partii Zieloni, Reinharda Bötikofera, który powiedział, czy kanclerz Scholz naprawdę chce być pierwszym, który odda hołd nowo intronizowanemu partyjnemu cesarzowi w Chinach. To zła wizyta w złym czasie. Jestem ciekaw, czy Xi Jinping przekuje tę wizytę właśnie na swój sukces propagandowy. Może teraz przedstawiać się: patrzcie, przyjechał do mnie lider jednego z największych państw w Europie, jeśli nie najsilniejszego, i oto rozmawia ze mną jak z partnerem, a może odwrotnie. Przyjeżdża tutaj po prośbie, czegoś oczekuje od nas. Czy po prostu Pekin będzie w stanie przekuć to na swoje propagandowe trofea, a może już to zrobił? Myślę, że już to zrobił. To jest wizyta bardzo, bardzo symboliczna. To jest pierwszy, prawda, zachodni przywódca, który Xi Jinpinga odwiedził po tym bardzo istotnym, bardzo ważnym zjeździe KPH. Myślę, że on to już przebił i będzie z tego korzystał w przyszłości. I tutaj będziemy stawiać kropkę. Doktor Stanisław Niewiński, Uniwersytet Opolski, był państwa i moim gościem. Serdecznie ci dziękuję, życzę dobrego dnia. My oczywiście tej sytuacji światowej, globalnej będziemy się bacznie przyglądać, ponieważ jest niezwykle ciekawa. Wiadomo, że w dobie wielkich konfliktów takie sytuacje wzbudzają większe zainteresowanie. Już teraz zapraszam państwa na kolejną, finałową odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Zostańcie z nami.